Nowe miejsce spotkań dla Ełczan i turystów. Zakończyła się budowa skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Zamkowej i Wojska Polskiego. W ramach inwestycji wybudowano taras z widokiem na jezioro Ełckie, zegar słoneczny i oczko wodne z fontanną kaskadową. Powstała również fontanna chodnikowa. Pojawiły się nowe ławki, oświetlenie i nasadzono zieleń. Niebawem odsłonięta zostanie figura rusałki, która będzie zachęcać Ełczan i turystów do zejścia na promenadę, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Powstały tak jakby trzy poziomy. Ten najwyższy poziom z ławeczkami, nową zielenią, rzeźbą i fontannami. Drugi nieco niższy teren z zegarem słonecznym, również zielenią. I trzeci poziom, na którym jest punkt widokowy, z którego można zejść nad jezioro na promenadę, gdzie jest kolejna kaskadowa fontanna. Połączenie ulicy Wojska Polskiego ścieżką rowerową z promenadą i ścieżką rowerową w promenadzie. To są główne założenia zrealizowanego już przedsięwzięcia. Budowa skweru miejskiego kosztowała ponad 2 miliony złotych i została w 85% dofinansowana z funduszy unijnych w ramach programu realizowanego wspólnie z litewskim Alitusem.